Pierwszy mecz katowickiego GKS przed własną publicznością w rundzie wiosennej przyniósł podopiecznym Pawła Kowalskiego wygraną 2-0 nad zawsze solidną Stalą Stalowa Wola. Spotkanie toczone było w bardzo trudnych warunkach, do których szybciej przystosowali się miejscowi. Pierwszą bramkę zdobyli w 33 minucie. Po rzucie rożnym uderzeniem głową zaskoczył Nalepę Bojarski, dla którego był to debiut przed katowicką publicznością. Napastnik ten jeszcze jesienią grał w Rakowie Częstochowa. W 55 minucie Bojarski potwierdził, że pieniądze wydane na jego zakup nie były wyrzucone w błoto. Po akcji ponownie z Kubiszem po raz drugi pokonał Nalepę. Trener Paweł Kowalski był ukontentowany postawą swych podopiecznych. Chcę pochwalić wszystkich za charakter, no, bo na tym śniegu tylko charakter mógł decydować o tym. Panie trenerze, zrobiliście drugi krok w kierunku awansu do Ekstraklasy, a to jest chyba główny cel tego klubu, tej drużyny na ten sezon. Jeszcze 16 tych